25 grudnia przypada uroczystość Narodzenia Pańskiego. Jest to również dzień wspomnienia błogosławionej Marii od apostołów, dziewicy. Teresa Wyllenweber przyszła na świat 19 lutego 1833 roku na zamku Mylendonk w północnych Niemczech jako najstarsza córka hrabiego Teodora i Elżbiety. Rodzice nie tylko zapewnili jej dziedziczenie majątku, ale też dobre wychowanie, wszechstronne wykształcenie, pobierane początkowo w rodzinnym zamku, później w szkole prowadzonej przez siostry benedyktynki. Pobożność zaszczepiła jej przede wszystkim matka. Teresa była bardzo muzykalna, pisała wiersze, a przy tym miała mocny charakter choleryczki. Była uparta i cechowała ją hrabiowska duma. Dość wcześnie zapragnęła służyć wyłącznie Panu Jezusowi. Inspiracją dla niej było zdanie z Ewangelii o kobietach, które wraz z apostołami towarzyszyły Jezusowi. Chciała być jedną z nich. Pragnęła ewangelizować. Wtedy ta działalność była zastrzeżona dla mężczyzn. Kobietom zostawiono wyłącznie posługę charytatywną. W 1850 roku, po zakończeniu edukacji, wróciła do zamku i pomagała rodzicom. W ciągu następnych 7 lat kilka razy uczestniczyła w rekolekcjach prowadzonych przez księży jezuitów. Dojrzewało w niej pragnienie wyjazdu na misję. W 1857 roku wstąpiła do zgromadzenia sióstr Sacré-Cœur w Holandii. Po 6 latach rozeznała, że nie jest to jej droga życiowa. Do rodziny wróciła tylko na jeden dzień. Postanowiła wstąpić do sióstr wizytek. Była tam kilka tygodni. Również to nie okazało się jej drogą. Kilka następnych lat przeżyła na rodzinnym zamku. Podjęła kolejną próbę. Wstąpiła do zgromadzenia sióstr wiecznej adoracji i pomocy ubogim kościołom w Brukseli. Kolejny raz rozeznała, że nie została powołana do tej formy życia zakonnego. I kolejny raz wróciła do swojej rodziny. Pragnienie pracy na misjach nie gasło w jej sercu. W wieku 43 lat wynajęła stary benedyktyński klasztor w Noivet i pragnęła założyć tam jakąś zakonną wspólnotę żeńską, która będzie się modlić i podejmować działalność charytatywną. Usiłowała związać się z jakimś istniejącym już zgromadzeniem żeńskim w celu przyłączenia się do niej. Żadna z podejmowanych prób nie była skuteczna. Miała już prawie 50 lat, gdy spotkała się z księdzem Franciszkiem Jordanem, założycielem księży salwatorianów. 31 maja 1883 roku w obecności ojca Jordana Teresa złożyła prywatne wieczyste śluby jako członkini katolickiego towarzystwa nauczania. Otrzymała imię Maria Teresa od apostołów. Musiała pokonać wiele piętrzących się przeszkód, zanim dotarła do Tivoli pod Rzymem, gdzie ukonstytuowało się zgromadzenie sióstr salwatorianek. Nie brakowało też biedy i cierpienia z powodu chorób. Mimo to wspólnota powiększała się liczebnie. Młode siostry szybko przygotowywały się do wyjazdu na misję. Pierwsze, razem z księżmi i braćmi salwatorianami, wyjechały do Indii, później do Ekwadoru i Stanów Zjednoczonych. Wspólnota rozwijała się bardzo dynamicznie. W roku jej śmierci zgromadzenie liczyło 165 sióstr, tworzących 27 wspólnot w różnych krajach Europy, w Indiach i w Ameryce Północnej. Po kilku latach pobytu w Tivoli, siostry przeniosły się do Rzymu. Siostra Maria Teresa coraz bardziej podupadała na zdrowiu. Zmarła w opinii świętości w dzień Bożego Narodzenia, 25 grudnia 1907 roku, gdy siostry poszły na pasterkę. Przy umierającej matce pozostało tylko kilka z nich. Nie dane jej było pracować na misjach, ale przygotowała do tej pracy wiele młodych sióstr. Z apostolską gorliwością formowała kobiety, by jak te ewangeliczne niewiasty szły za Chrystusem i usługiwały Mu. Beatyfikacji baronowej Teresy von Wyllenweber, siostry Marii od apostołów, założycielki sióstr salwatorianek, dokonał papież święty Paweł VI w Rzymie 13 października 1968 roku. Módlmy się. Panie nasz Boże, błogosławiona dziewica Maria Teresa od apostołów wiernie Ciebie miłowała. Niech zapali nasze serca ogniem Bożej miłości, który przekazała swoim towarzyszkom ku chwale Twojego Kościoła.
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.